Siemanko, z tej strony 19Kuszyna83. Witajcie, witam was po weekendzie. W niedzielę nic nie nagrywałem, zrobiłem sobie wolne. A dzisiaj sobie otworzymy 10 zaszetek Ekstraklasy 14-15. Bez gadania otwieramy pierwszą. Bez zbędnego gadania otwieramy pierwszą. Tutaj się nam kryje Michał Żyro, Legia Warszawa. Maciej Gajos, Jagiellonia. Kamil Poźniak, GKS Bełchatów. Bramkarz Zawiszy Bydgoszcz, Wojciech Kaczmarek. Mariusz Pawełek, Śląsk Wrocław. I na koniec tej zaszetki mamy gwiazdę Szymon Zawala z GKS Bełchatów. Jedziemy z drugą. Mamy tak, Łukasz Madej, Górnik Zabrze. Ruben Jurado, Piast Gliwice. Trener Piasta Angel Perez Garcia. Korneliusz Sochan, gracz Zawiszy Bydgoszcz. Wschodząca gwiazda Dawid Kownacki. Coś odwróconego mamy. Mistrza obrony Wojciech Małecki. Fajnie. Jedziemy z kolejną saszetką, trzecią. Mamy tak, Tomasz Nowak, Górnik Łęczna. Kasper Hamalainen, Lech Poznań. Mariusz Przybylski, Górnik Zabrze. Mamy powtórkę trenera Piasta Angel Perez Garcia. Korneliusz Sochan, Zawisza Bydgoszcz, też już był. I mamy gwiazdę Sebastiana Mile ze Śląska Wrocław. Słyszałem pogłoski, nie wiem czy to jest, na ile to jest prawdziwe, że Lechia Gdańsk się zdresuje Milą. Ciekawe czy kupią. Ciekawe na ile to jest prawda. Kolejny saszetce Jan Polak, Piast Gliwice. Krzysztof Pilarz, bramkarz Krakowi. Mamy gracza Zawiszy Bydgoszcz, Wahan Geworian. Łukasz Zwoliński, Pogoń Szczecin. Gwiazda Mateusz Cetnarski, Krakowia. I na koniec mamy ulubieńca fanów Alexis Norambuena z GKS Bełchatów. To sobie położymy. Kolejna saszetka. Witajcie. Przewróciła nam się dekoracja, ale się nic nie stało. Kontynuujemy dalej. Jedziemy i tak. Coś tu jest grubo. Ile tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, siedem, osiem kart. Mamy tak. Bartłomiej Pawłowski. Raz. Arkadiusz Piech, Legia Warszawa, 2. Pawilas Leimonas, Legionia Białystok, 3. Michał Mak, 4. Tomasz Brzyski, 5. I 3 ostatnie karty, czyli 8 kart, zobaczcie. Rafał Murawski, Pogoń Szczecin. Luis Carlos, Zawisza Bydgoszcz. I ostatnio to jest gwiazda Maciej Małkowski z Górnik Zabrze. Czekajcie, on tak. Kolejna saszetka. Miro Radowicz, Legia Warszawa. Marek Wasiliuk, Jagiellonia.
Dariusz Dudka, Wisła Kraków. Trener Jurij Szatałow, trener Górnika Łęczna. Tak, chyba tak, no. I schodząca gwiazda Jakub Bąk z Pogoni Szczecin. Oraz ulubieńca fanów mamy Sebastian Stablecki. Kurde, teraz mi sądzi ręka, o. Ulubieńca tutaj. Kolejna saszetka. Siódma. Michał Mak, Bełchatów. Tomasz Brzyski, Legia Warszawa. Adam Pazio, Podbeskidzie. Robert Pich, Śląsk Wrocław. Gwiazda Semi Stylić, Wisła Kraków. I na koniec tej saszetki mamy ulubieńca fanów Marcin Budziński, Krakowia. Ulubieńca fanów. Kolejna saszetka. Adam Dźwigała, Lechia Gdańsk. Iwica Urdoliak, Legia Warszawa. Luis Carlos, Zawisza Bydgoszcz. Flavio Pajkszoo, Śląsk Wrocław. Gwiazda Tomasz Jodłowiec, Legia Warszawa, przepraszam. No. I mamy ulubieńca fanów, Arkadiusz Głowacki, Wisła Kraków. Sorki. Przedostatnia saszetka. Co tu my mamy? Dawid Nowak, Krakowia. Bartłomiej Pawłowski, Lechia. Rafał Grodzicki, Śląsk Wrocław. Bramkarz Pogoni Szczecin, Radosław Janukiewicz. Wschodząca gwiazda, Kamil Drygasz. O, tu jest zasady gry. I mamy ulubieńca fanów, Matej Izwold, Piast Gliwice. I ostatnia saszetka. Na dzisiaj Marcin Budziński, Krakowia. Łukasz Teodorczyk, Lech Poznań. Mariusz Pawelec, Śląsk Wrocław. Adam Frączczak, Pogoń Szczecin. Gwiazda Maciej Małkowski, Górnik Zabrze. I na koniec mamy ulubieńca fanów, Stojan Wraniec, Lechia Gdańsk. No, otworzyliśmy 10 saszetek. Mamy takie naręcze kart bazowych, które zaraz sobie sprawdzę, i te, których nie mam, oczywiście powędrują do albumu. Z kart dodatkowych trafiliśmy 3 karty wschodzące gwiazdy, czyli jest to Kamil Drygasz, Jakub Bąk i Dawid Kownacki. 6 kart z wizerunkami gwiazd. Jest to Tomasz Jodłowiec, Semir Stylić, Maciej Małkowski, Mateusz Czetnarski, Sebastian Mila i Szymon Sawala. Jedną kartę mistrza obrony. Jest to Wojciech Małecki. Troszkę więcej, bo 6 kart ulubieńców fanów. Stojan Wraniec, Matej Izwold, przepraszam. Arkadiusz Głowacki. Marcin Budziński. Sebastian Stablecki, przepraszam.
i Alexis Norambuena. I trzy karty, tak? Trzy, w tym dwie powtórki trener Piasta Gliwice ma Angel Perez Garcia i trener GKS-u Bełchatów Juri Szatałow. Także ja Wam dziękuję za oglądnięcie. Przepraszam za mały wypadek, ale zdarza się. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. No i co, do usłyszenia w następnym filmiku. Trzymajcie się, cześć, hej.